No hej, cześć. Jak już pewnie zauważyliście po tytule tego filmu, dzisiaj będzie taki bardziej luźny, heszkowy odcinek. Odcinek z map Google, na których będę wyszukiwał lokacje z Tamriel, ale istniejące w prawdziwym świecie. Zobaczymy, jakie ciekawe, śmieszne, dziwne miejsca uda nam się znaleźć. No dobra, to zaczynamy. Dobra, zacznijmy od na przykład Morrowinda. Okej, okay, i mamy... O proszę. Morrowind znajduje się w Colorado w USA. Ktoś by się spodziewał. Okej, okay, zobaczmy jak wygląda... Tutaj akurat nie ma Street View, ale zobaczmy tutaj. No proszę, panowie i panie, no Morrowind jak się patrzy, no parcie popielne ziemie, tu są popielne ziemie. Tutaj kurde w tle widać czerwoną górę. No Morrowind tak się patrzy, jak dla mnie kurde 100% odwzorowane. Dobra, zobaczmy co możemy znaleźć dalej. Black Marsh. Gdzie jest Black Marsh? Okej, okay, znaleźliśmy Black Marsh, no proszę. Zobaczmy jak tutaj wygląda. Gdzie to w ogóle jest, tak z ciekawości. W Anglii, no proszę, no czarne mokradła w Anglii. No wszystko się jak na razie zgadza. A tutaj też nie ma Street View. Co jest z tym Street View? No proszę, panowie i panie, no proszę, no Black Marsh. No zobacz, tutaj widać nawet te... Łamaszu widać. Albo gwary takie białe, no. O, proszę. Widzicie tutaj ten... Black Marsh jak się patrzy, widzicie, kurde, są histy, patrzcie, histy są. Widzicie, to jest hist. Takie jeszcze małe, niewyrośnięte, ale urośnie, tak? No wszystko, wszystko się zgadza. Dobra, gdzie dalej lecimy? Teraz do Skyrim. Gdzie jest Skyrim? No dobra, na przykład tu powiedzmy. O, wow, gdzie jest Skyrim? Skyrim jest w Turcji, no i wszystko jasne. Kurde, Skyrim to nie są kurde wikingowie, nie są Egipcjanie, to są kurde Turcy. Nordowie są Turcy, wszystko jasne. No, proszę, patrzcie, no... Solitude jak się patrzy. No, patrzcie, te wąskie uliczki, poznaję, kurde, Skyrim. Wszystko jasne. Dokładnie, patrzcie, nordyckie runy. No nie powiedzcie mi, że to nie są runy Nordów. No. Wszystko jasne, kurde. Wszystko się zgadza póki co. Co tam jeszcze? No oczywiście Elsewhere. Kurwa, jak to się pisało? Nigdy nie potrafię tego dobrze napisać. Elsewhere. Okej. Okay. No i gdzie to jest? Halo. Dobra, zobaczmy sobie tak. No, patrzcie, ładne tutaj takie drzewka, takie wiecie, takie dzikie właśnie. No, takie... No proszę, no wygląda w sumie tak. O, patrz, tutaj mamy hodowlę księżycowego cukru prowadzoną przez Khajiitów. Wszystko się zgadza. Wszystko jasne, patrzcie. Ej, to serio, kurwa, wygląda jak Elsewhere. What the fuck, gdzie my jesteśmy? Nie mam pojęcia. Nie mam pojęcia, nie myślę... O, patrzcie, Khajiit... Khajiit have wars. Where's if we have coins? Tak akurat idzie właśnie z towarami, żeby nam sprzedać. Wszystko się zgadza, panie i panowie. Dobra, gdzie dalej lecimy? Valenwood? Może być Valenwood. Valenwood. Valenwood jest w Belgii, no i wszystko jasne. Wiecie, gdzie jest Valenwood? W Belgii. Tutaj jest Valenwood, no patrzcie. No patrzcie, no i się zgadza. Patrzcie, ile roślin. Patrzcie, jak zielono. No kurde, no Valenwood jak się patrzy. No i... Ej, serio, ja planowałem ten odcinek zrobić taki, wiecie, śmieszny. Ja się podejrzewałem, że tu będzie kompletnie nic niepodobnego do niczego. Ale póki co te lokacje nawet coś w sobie mają z tych wyszukiwanych. No patrzcie, ja wpisałem Elsewhere, przepraszam, Valenwood, gdzie są wielkie drzewa, gdzie mnie wyskakuje przy wielkich drzewach. No, nie powiecie mi, że to nie jest Valenwood, tak? No, już wiemy, na czym się Bethesda wzorowała, tworząc Valenwood. Po prostu przyjechała do Belgii i skopiowała te drzewa. Wszystko kurwa jasne, główka pracuje. Dobra, gdzie lecimy dalej? Hammerfell. To będzie kurwa jakaś pustynia, to normalnie będę szokowany, nie? No dobra, Hammerfell.
Ej, Hammerfell jest w Teksasie w USA, w Teksasie może być pustynia. Zależy, która część Teksasu. Dobra, zobaczmy sobie tutaj. No, co prawda nie jest to pustynia, ale... ale mamy kamienie i żwir. Trochę jak Hammerfell w sumie. Bo tutaj widziałem taki... Lol, ale serio, patrzcie, no, Hammerfell, jedyne, kurwa, miejsce na thumbnail, gdzie masz, kurwa, pustynię. Przepraszam, że przeklinam, tak po prostu się zdziwiłem mega. I akurat wyrzuca nas obok hałdy piachu. No powiedzcie mi, że to nie jest przypadek, no powiedzcie mi, że to nie jest przypadek, bo to nie jest przypadek. No przecież to wygląda jak Hammerfell. Ja cię kręcę, ale, ale szalony odcinek mi wyjdzie. Dobrze, gdzie dalej? Somerset? Dobra, Somerset. Jak mi Somerset wyskoczy gdzieś na... brzegu jakiejś tropikalnej wyspy, to po prostu będzie szok, nie? Somerset. Nie zwróciłem w sumie uwagi, gdzie. Somerset... Dobra, weźmy Somerset w Londynie. No dobra, no, tropikalna wyspa to nie jest ten Londyn, ale zobaczmy. Ej, wiecie co? Na Somerset elfy mają takie, wiecie, takie piękne pałace z takiego, kurde, białego złota trochę i... No szczerze, trochę to tak wygląda, no. No ja wam powiem szczerze, że myślę, że jakiś wysoki elf, szlachcic by się chyba nie odmówił, żeby zamieszkać w takim miejscu. Ej, wam powiem, że to wygląda nawet jak, kurde, jakiś Auridon, czy tam Shimmeren. Okej, dobra, gdzie lecimy dalej? Co jeszcze nam zostało? High Rock. Gdzie jest High Rock? W Kanadzie, więc High Rock jest w Kanadzie. Jak to będą, kurde, wysokie skały w sensie takim dosłownym. Dobra, weźmy tutaj. Nie, ja po prostu w to nie wierzę, nie? Wszystkie lokacje na razie się zgadzają. Czajcie wszystkie, nie? Co prawda to bardziej wygląda chyba bardziej jak Skyrim, to akurat miejsce. Ale w High Rock jest Wrodgar, góry Wrodgaru. I to centralnie mogłoby robić za Wrodgar. No patrzcie, ja bym tutaj widział w tym miejscu Orsinum, by spokojnie mogło wstać pomiędzy tymi dwoma górami. No panowie, panie, High Rock jak się patrzy. Dobra, co jeszcze można wysłuchać? Cyrodiil zapomniałem. Wait, Cyrodiil, the Imperial City w Norwegii? What the fuck? Jak tu będzie, kurwa, wieża z białego złota? Ale nie ma Street View. Gdzie my jesteśmy w ogóle? Już sam środek Norwegii praktycznie, pośrodku niczego. Gdzie jest jakiś najbliższy punkt? Jakiś... kurde... Najbliżej co by było, to... chyba tutaj w sumie, zobaczmy. Okej, można... Okej, imperialne miasto, stolica to nie jest, ale wygląda trochę jak Kolowia, tak? Kolowianie właśnie by spokojnie w takich drewnianych, kolowiańskich domkach by mieszkali. Jeszcze takie drzewa... Jak dla mnie Kolowia 10 na 10, spokojnie. No... Jak dla mnie to jest Kolowia na 100%, nie? Dobra, co jeszcze możemy zobaczyć? Może Oblivion. Zobaczmy, gdzie znajduje się Oblivion na świecie. Nie wyskoczy mi jakiś klub nocny. Okej, nie wiem, gdzie to jest. Gdzie my w ogóle jesteśmy? A, znowu Anglia, dobra. Więc mamy Oblivion w Anglii. I to jest chyba jakiś roller coaster. Zobaczmy. A więc tak wygląda Oblivion w prawdziwym życiu. No to akurat chyba pasuje najmniej ze wszystkich, aczkolwiek jakby to dać taką niebieską, ciemno-niebieską kolorystykę tych metalowych wszystkich rzeczy, to trochę by wyglądały jak Cold Harbor, wymiar Molagbala. No jakby to przekolorować to wszystko na niebiesko, to by nawet mogło robić za wymiar Molagbala trochę. I tutaj proszę ciała pozbawione duszy
czekające, żeby upaść kamień dla pana niewolnictwa. Co jeszcze można zobaczyć? Piandone może? Nie, chyba Piandone nie ma. No ale chyba nie ma Piandone. A kawir? Powinno mi wyskoczyć gdzieś w Japonii, byłoby fajnie, bo w Chinach, ale mam jakiś akawir. To jest akawira, co prawda, ale zobaczmy w Indii. Zobaczmy w Indii. Akawir w Indii. Gdzie to jest India? A, z tej strony, dobra, zobaczmy. W Indiach nie ma Street View? Nie, jest, tylko taki. Czekaj, nie tu chciałem. Jest tylko taki okrojony. Dobra, zobaczmy najbliżej. A zobaczmy tutaj. A takie. Czy miejsce ładne jak najbardziej, kurde, tutaj góra, tu łąki, tu jakieś kurde płaskowyże. Miejsce bardzo ładne, spokojnie mógłbym tutaj mieszkać. Aczkolwiek nie tego się spodziewałem po akawirze jednak. Okej, okay, co jeszcze możemy znaleźć? Co jeszcze? Jakie są jeszcze miejsca, które możemy znaleźć? Tras? Okej, okay, teraz znowu w Indii. Zobaczmy. Czy zobaczymy wielkie ślimaki nekromanty? To nie jest. W sumie trochę podobnie, ale nie będę obrażał. Ale w sumie. Mogłoby robić za teraz, chociaż powinno być trochę bliżej wody. Ale takie wiecie, są palmy, tak? Więc. I są takie jakieś takie dziwne budynki. Myślę, że. Trochę jak tras może być. Coś jeszcze wyszukujemy? Czego jeszcze nie mamy? Może lyk? Może znajdziemy jakąś podwodny świat? Nie, chyba samego lyk nie ma. Co jeszcze? Może Solheim? Kurwa, nie pamiętam jak to się dokładnie pisze, ale... Nie, Solheim nie mamy. Jeszcze może Clockwork City? Ej, jest Clockwork City. Okej, nie wiem co oznacza cokolwiek to jest, ale zobaczmy. No, taki Clockwork City, tylko że po grzybkach halucynkach. Okej, jeszcze coś? Dobra, jakaś ostatnia lokacja, ostatnie miejsce jakieś fajne i kończymy. Co jeszcze można? Czy już się zapomniałem? Nie. Może Yokuda? Why not? Yokuda Beach, okej. Okay. W Japonii, Yokuda w Japonii. Z której części? A, w ogóle tutaj taki ten przy Tajwanie blisko, ciekawe. Zobaczmy jak wygląda Yokuda. Tak, takie sobie. Znaczy... Jakby było trochę więcej piasku, to jakby lokalizacja jest ok, bo jest nad oceanem. Więc by było spoko. Tutaj widzimy typowego wojownika, mistrza miecza z Yokudy. Zobaczmy go sobie bliżej. No dokładnie, kurde, jak się patrzy. Okej, okay, dobrze, więc... Więc by było na tyle, to właśnie taki miał być taki hreszkowy odcinek, mam nadzieję, że wyszedł. Z zabawy... na Google Maps, to ja was zostawię, z tym widokiem. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz, co sądzicie o tym filmie. Miłego dnia, trzymajcie się wszyscy, cześć!